Ostatni miesiąc narósł taki, urósł taki mit, że oto nasze relacje obecnego rządu z Unią Europejską są fatalne, że wszyscy się na nas obrazili, że już nic ze współpracy w tej czy innej dziedzinie. Tak naprawdę teraz, gdyby czytać rzeczywiście wyłącznie media zachodnie i niektóre polskie media, to takie wrażenie mogłoby by powstać, ale pamiętajmy, że to jest jedna warstwa, a drugą warstwą jest normalna współpraca między rządami, między głowami państw. Pamiętajmy też, że Unia Europejska to nie jest tylko Zachód. To nie są tylko Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Włochy, ale to są też kraje Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi akurat relacje są znakomite. Więc kiedy mówimy o relacjach w Unii Europejskiej, to o tym też nie powinniśmy zapominać, że na przykład udaje się nam, a szczególnie prezydentowi Dudzie, przekonywać przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej do wspólnego stanowiska w sprawie choćby gazociągu Nord Stream 2, co w przypadku niektórych naszych sąsiadów wcale nie jest takim łatwym zadaniem, jak pan wie. Więc pamiętajmy też o tym, że jest też druga strona medalu, o czym też wcześniej kilka razy mówiłem. Kiedy prześledzimy historię stosunków między państwami członkowskimi Unii Europejskiej w kontekście na przykład kryzysu finansowego Unii, to byśmy całą litanię sobie stworzyli bardzo ostrych, bardzo cierpkich słów i argumentów, które padały na linii. Na przykład Ateny-Berlin, prawda? A nawet Paryż-Berlin, Francuzi i Niemcy, oś Unii Europejskiej, kraje zaprzyjaźnione do szpiku kości. Jeszcze parę lat temu, no, rzeczywiście te relacje były takie sobie, mówiąc krótko. Więc to nie jest nic nadzwyczajnego, że nawet w Unii Europejskiej, czy nawet w ramach NATO, sojusznicy nie do końca się ze sobą zgadzają, a nawet dochodzi do sporów, i to dosyć poważnych, dyplomatycznych. Więc to, że dzisiaj mamy spór na linii Warszawa-Paryż, trudno to kryć, prawda? Bo Francuzi nie mogą być zadowoleni z wyniku rozmów w sprawie Caracali, nie oznacza, że teraz wszystko nam się zwali na głowę i nasze relacje z Unią Europejską będą fatalne. Ja jestem przekonany, że i wrócimy za chwilę do bardzo dobrego poziomu relacji z Francją, a z innymi krajami Unii Europejskiej też będziemy współpracować. Może jak ta chwila minie, to pana wtedy tutaj znowu się uda zaprosić i podsumuje. Wielką przyjemnością. Miał Marek Magierowski rację, z Francuzami przez chwilę była kosa, a teraz już jest wielka przyjaźń. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.